Cześć, tu jest Tyna i dziś o tym, kiedy udać się do psychologa. Każdy z nas czasami musi się mierzyć z jakimiś trudnościami, problemami czy wyzwaniami i myślę, że w takich sytuacjach warto mieć czyjeś wsparcie. Jeśli mamy wsparcie w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, to super. Natomiast nie wszyscy takie wsparcie mają, a nawet jeśli mają wsparcie, to czasem może być ono niewystarczające. Dlatego po taką fachową pomoc warto się udać do specjalisty, jakim jest na przykład psycholog bądź też psychiatra. Na taką konsultację psychologiczną może się wybrać naprawdę każdy. Najprościej mówiąc, udajemy się do psychologa wtedy, kiedy czujemy właśnie, że mamy z czymś problem i jakąś trudność, czy to z emocjami, czy to z relacjami z innymi osobami, a może z jakimiś myślami. I jeżeli to, co właśnie się pojawia, stanowi dla nas jakąś trudność, bądź też problem, to właśnie wtedy warto się udać po pomoc do psychologa. I ja na przykład niejednokrotnie słyszałam, że nie, tam nie będę szła, mój problem to taka błahostka, inni chodzą tam z poważnymi rzeczami, a moje to taka bzdura, ale nie. Jeżeli jest coś, co utrudnia Tobie normalne funkcjonowanie, to masz jak najbardziej prawo iść do psychologa. Psycholog nie powinien Twojego problemu zbagatelizować, tylko razem z Tobą zastanowić się nad tym, skąd się ten problem bierze i co ewentualnie można zrobić, aby on nie był dla Ciebie utrudniający życie i funkcjonowanie. Więc jeśli na przykład nie możesz się dogadać z mamą, bratem, koleżanką z pracy, mężem, wstaw dowolną osobę, tak, możesz się udać z tym do psychologa. Jeśli na przykład straciłeś czy straciłaś kogoś bliskiego, kogoś, kto był dla Ciebie ważny i czujesz teraz pustkę, nie możesz sobie z tym poradzić, tak, jak najbardziej możesz z tym iść do psychologa. Jeśli na przykład jesteś w trudnym związku, który Cię przytłacza, który sprawia, że masz wszystkiego dość, że nie wszystkiego Ci się odechciewa, tak, możesz z tym iść do psychologa. Jeśli odczuwasz na przykład ciągłą złość albo ciągły smutek lub jakąkolwiek inną trudną emocję, z którą nie możesz sobie poradzić, tak, jak najbardziej idź z tym do psychologa. Jeśli na przykład wybuchasz w swojej złości i cierpisz na tym ty albo twoi bliscy i czujesz się z tym źle i masz wrażenie, że jesteś agresywny, tak, możesz z tym iść do psychologa. Jeśli jesteś w ciągłym stresie i napięciu, stresuje cię dom, praca, nie wiem, wstaw sobie tutaj dowolną rzecz, która cię stresuje, tak, możesz z tym udać się do psychologa. Jeśli doświadczasz czegoś takiego jak huśtawka emocjonalna, czyli raz jesteś w wielkiej euforii i czujesz, że możesz góry przenosić, by za chwilę nie móc zwlec się z łóżka i najchętniej nie robić nic, możesz się z tym udać do psychologa. Jeśli masz trudności ze snem, na przykład długo nie możesz zasnąć, albo ciągle się w nocy wybudzasz i nie możesz ponownie zasnąć, albo wręcz przeciwnie, ciągle byś tylko spał czy spała, tak, jak najbardziej możesz się z tym udać do psychologa. Jeśli masz niezdrową relację z jedzeniem, na przykład ciągle się głodzisz, jesteś na diecie, albo wręcz przeciwnie, objadasz się, bo na przykład nagradzasz się jedzeniem, karzesz się brakiem jedzenia, tak, jak najbardziej możesz z tym udać się do psychologa. Jeśli masz trudności w nawiązaniu kontaktów, w utrzymaniu jakiejś relacji, czy wręcz odczuwasz, że coraz bardziej na przykład unikasz ludzi, nie masz ochoty się z nimi spotykać, widywać i nie jest to Tobie do końca na rękę, nie pasuje Ci to, tak, jak najbardziej możesz z tym udać się do psychologa. Jeśli obsesyjnie o czymś myślisz i nie możesz tych myśli wyrzucić z głowy, ciągle do nich powracasz, ciągle je mielisz i przerabiasz na nowo, a i tak nie chcą Cię opuścić te myśli, tak, jak najbardziej możesz się z tym udać do psychologa. Jeśli na przykład w Twoim domu rodzinnym w przeszłości była przemoc, czy to fizyczna, psychiczna i masz wrażenie, że wpływa to na Twoje obecne życie, a powiem w tajemnicy, że na pewno wpływa, to może postaraj się to przerobić i przepracować właśnie
z psychologiem. Jeśli jest na przykład dużo takich sytuacji, w których to odczuwasz lęk, panikę i nie wiesz, co z tym zrobić, nie wiesz, jak temu zapobiec, możesz się z tym udać do psychologa. Jeśli ciągle towarzyszy ci takie poczucie, że jesteś beznadziejny czy beznadziejna, nic nie potrafisz, nie jesteś nic warta, tak, udaj się do psychologa. Jeśli masz różne kompleksy, czy to odnośnie swojej inteligencji, wyglądu, czy czegokolwiek innego, tak, możesz udać się z tym do psychologa. I w końcu, jeśli chcesz poznać siebie trochę lepiej, poznać swoje na przykład schematy myślowe, tak, żeby móc je później zmienić, jeśli chcesz się rozwijać, tak, możesz się z tym udać do psychologa. I mogłabym tak wymieniać jeszcze naprawdę, naprawdę wiele różnych sytuacji czy przykładów, ale nie do tego dążę. Zmierzam do tego, że nie musisz mieć zdiagnozowanej depresji, schizofrenii, anoreksji czy jakiejkolwiek innej choroby psychicznej, by móc udać się po pomoc do psychologa. I właśnie sama wizyta u psychologa nie oznacza, że masz jakąś chorobę psychiczną. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego jeszcze w tym XXI wieku nadal pokutuje to i nadal mają niektórzy ludzie takie przeświadczenie, że tylko chory psychicznie chodzi właśnie do psychologa. Więc jeśli pojawiają się u ciebie takie myśli, że już dłużej nie dasz sobie z tym czymś rady, że już nie masz na to siły, że już nie chcesz tak dalej, jak najbardziej po prostu skonsultuj się z psychologiem, porozmawiaj, bo to może naprawdę zmienić twój sposób postrzegania tego, twój sposób myślenia o tym czymś i może naprawdę wpłynąć na twoje życie, to obecne, ale to w przyszłości również. I pamiętaj, udanie się do psychologa to nie jest twoja klęska, nie jest twoja porażka. To właśnie jest dowód na to, że ty walczysz o siebie i że chcesz coś zmienić i że chcesz wyjść z tej sytuacji i chcesz sobie z tą sytuacją poradzić. No dobrze, mam nadzieję, że ten filmik trafi do kogoś, kto na przykład się wahał, czy iść do psychologa. Może się zastanawiał właśnie nad tym i uważał, że jego problem jest zbyt błahy, żeby zawracać tym głowę komuś innemu i że po tym filmiku taka osoba jednak się zdecyduje i w efekcie na przykład uda się rozwiązać jakiś tam trudność czy problem. Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby tak się wydarzyło. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do następnego. Pa!